nie budować konstrukcji i domy. Uprawiali podstawowe zboża, hodowali zwierzęta, czyli krowy, konie, owce, kozy, to też jest wiadome. Mieszkali właściwie w takich niewielkich grupach. Myśli się, że to były być może takie jak gdyby klany, czy powiedzmy trzy rodziny mieszkały w takiej jednej niewielkiej osadzie. Natomiast sądząc po tych mapach, jakie są robione podziału kultury łużyckiej, która się dzieliła na rozmaite obszary, gdzie występują inne przedmioty o innym charakterze, można powiedzieć, że były to już prawdopodobnie początki plemion, które jakoś miały coś wspólnego ze sobą. Bardziej na zachód i na południe już wykształciła się warstwa wojowników, już byli naczelnicy chowani pod kurhanami z wielkimi, licznymi darami, więc to już zaczynała się społeczność, która była powoli rozwarstwiana, chociaż identyczność budynków w Biskupinie mówi, że to było bardzo egalitarne społeczeństwo. Wszyscy mieli jednakowe domki, jednakowe chaty. Nie było żadnej chaty wodza czy jakiegoś miejsca, gdzie by mieszkał jakiś książę czy król. Więc to wiemy o nich. Nie wiemy, jakim mówili językiem. Ja jestem archeologiem ze Szkoły Krakowskiej. Moi mistrzowie mówili, że Łużyczanie nie mają nic wspólnego ze Słowianami. Że po prostu później w zawirusze dziejowym te ludy znikły albo się zasymilowały z następnymi ludami przez zawieruchę dziejową. Szło wszystko to do przodu, a zdaniem badaczy kręgu krakowskiego Słowianie nasunęli się na nasze tereny gdzieś w VI-VII wieku, zajmując przestrzeń, która została opuszczona przez plemiona germańskie, a na naszym terenie najprawdopodobniej mieszkali słynni Wandale, którzy stąd udali się na południe, przeszli aż do Półwysep Pirenejski, przepłynęli przez morze i założyli swoje państwo na terenie północnej Afryki, a stamtąd statkami popłynęli i napadli na Rzym. No i stąd wandalizm się pojawił, ponieważ oni tam trochę ten Rzym zniszczyli. Chociaż to też jest przesadzone, bo to było milionowe miasto, do którego weszło 6 tysięcy wojowników. No to oni tam mogli zabić trochę ludzi, trochę tam narozrabiać, pokraść trochę, ale za bardzo milionowego miasta nie byli w stanie zniszczyć. Więc to jest trochę przesadzone. Także myślę, więc nasi bezpośredni przodkowie to są ci ludzie, którzy mieszkali na Grodzie Wojnickim, to są ci ludzie, którzy mieszkali na Grodzisku w Zawadzie pod Tarnowem w czasach plemiennych i w Zawadzie Landskoronskiej. To o tych ludziach możemy mówić, że to są nasi bezpośredni przodkowie Słowianie Zachodni. Co wierzymy? Jeśli chodzi o wiarę, możemy to tylko badać na podstawie analogii, jak to jest w tej chwili we współczesnym świecie albo wśród jakichś plemion jeszcze żyjących trochę na innym poziomie rozwoju. Ale nawiązujemy tutaj bardziej do tego, jakie są obyczaje w Indiach, gdzie od tysiącleci pali się zmarłych, więc jest to kult słońca, jest to wiara w to, że w oczyszczającym ogniu stosu z tej doczesnej powłoki ludzkiej, która ulega zniszczeniu, dusza gdzieś wędruje w zaświaty, w tamtejsze ich jakieś krainy wiecznych łowów. Na pewno to były też bogowie rozmaitych żywiołów, a więc wody, a więc płodności, wiatru. Tak się sądzi, że to były te zespoły wierzeń, ale to jest jeszcze bardziej słabo uchwytne w materiale takim jak archeologia, niż powiedzmy sobie wiedza na temat, jak ci ludzie wyglądali, bo to są już te sfery duchowe,
które trudno jest odczytywać z przedmiotów materialnych. Na pewno wierzono w ten inny świat, bo wkładano dary do grobu. W niektórych grobach są nie tylko kości ludzkie, ale są też przepalone kości zwierzęce, czyli wkładano na stos dar w postaci jedzenia, jakieś mięso z jakiegoś zwierzęcia. Pewnie to były też rozmaite napoje. Oczywiście cały proces, czy cały obrzęd ciałopalenia to trwało przez wiele godzin, bo stos musiał wystygnąć, żeby można było na niego wejść i zebrać kości. Kości były myte, więc one są czyste, wkładane do popielnic. Na pewno się odbywały jakieś stypy, jakieś spotkania rodzinne przy okazji takiego pochówku. Te wszystkie obyczaje musiały istnieć tak, jak istnieją do dzisiaj, gdzie się wspólnie rodzina spędza czas, wspominając zmarłego. Niestety, znaczy gdzieś tutaj jest, obok tego cmentarzyska, to miejsce, gdzie palono zmarłych, bo ono było jedno, gdzie konstruowano stos i palono zmarłych, a później zbierano, ono nie było na cmentarzu, później zbierano kości i pewnie w jakiejś takiej procesji, czy jakiejś takiej wędrówce wszyscy szli na cmentarz, gdzie kopano odpowiednią jamę i wkładano urnę. Musiały być znaczone miejsca, dlatego że nie ma przypadku, w którym następne kopanie następnego grobu zniszczyłoby poprzedni. Także oni wiedzieli, gdzie te groby są. Czy to były jakieś stele kamienne, czy jakieś kołki, czy jakieś inne oznakowania tego, to do dzisiaj się nie zachowało. Tak to wygląda. Jeszcze ktoś? Dobrze, pozwólmy ludziom poglądać. Tak, to proszę Państwa, bardzo dziękujemy Panu Andrzejowi Sztolarowi. Myślę, że to było takie ubogacające nas wiedzę. Teraz będzie Państwu łatwiej oglądać. Do dyspozycji, oprócz Pana Andrzeja, są autorki tej wystawy i można je pytać, one tu będą chodzić, damy im mikrofon, mogą mówić. Naprawdę można mnóstwo ciekawych rzeczy usłyszeć, takich szczególików. To nie są takie zwykłe garnki i trochę popiołu. Dziewczyny naprawdę mają ogromną wiedzę i z wielkim uczuciem do tego podchodzą. Teraz tak, w kwestii organizacyjnej.